Bardzo jeszcze raz dziękuję Wam za Waszą obecność, że zostaliście tak licznie tutaj po mszy świętej, żeby jeszcze uzupełnić to wszystko, o czym mówiliśmy. Jak ksiądz powiedział, to ma taki charakter nawet trochę rekolekcyjny i dobrze, bo my mamy właśnie szukać takich przystanków w naszej drodze do Pana Boga właśnie po to, żeby się chwilę zastanowić, w jakim miejscu jesteśmy, na co musimy zwrócić uwagę, gdzie musimy korygować nasze postępowanie. Dziś o wiele trudniej jest znaleźć na przykład 2, 3, 4 dni, żeby gdzieś pojechać na rekolekcję i dlatego choćby właśnie takie jednodniowe przystanki zauważam, że dzisiaj są bardzo cenne i coraz więcej kapłanów na szczęście decyduje się właśnie na to, żeby niekoniecznie organizować jakieś takie kilkudniowe rekolekcje, chociaż one też mają swoją wartość jak najbardziej, ale takie właśnie jednodniowe wieczorem i cieszą się nawet dość dużym powodzeniem. Wiem, że tutaj część z Was jest na rekolekcjach ewangelizacyjnych odnowy i tak dla mojej informacji rączka do góry, którzy to są. No tu jest Was trochę. I kazano mi do Was przede wszystkim mówić, ale wiem, że to, co będę mówił, to nie tylko sprawa, która dotyczy Was, jako osób zaangażowanych w odnowę w Duchu Świętym, ale dotyczy każdego chrześcijanina i to tak bardzo mocno chciałbym podkreślić na samym początku, że każdy z nas ma ten obowiązek, przywilej, aby otwierać się na Ducha Świętego, aby Go poznawać, aby Go zapraszać do swojego życia, że zupełnie zmienia się całe nasze życie w tym momencie, kiedy zaczynamy żyć tym, w co wierzymy. Temat, o którym chciałbym mówić, oczywiście o Duchu Świętym, o działaniu Ducha Świętego tak bardziej precyzyjnie, bo to jest bardzo szerokie pojęcie, to jak prosić o Ducha Świętego, jak się Nim posługiwać, jak On później w naszym życiu działa. I daleko nie musiałem szukać takiego tekstu, który byłby bazą dla tych rozważań, bo dosłownie w dzisiejszej mszy świętej, którą już jedną sprawowałem dziś rano, pojawił się właśnie taki fragment. Była to modlitwa po Komunii Świętej, który właściwie streścił wszystko to, o czym dzisiaj będę chciał mówić. Jest wspaniałym punktem wyjścia, abyśmy zrozumieli, dlaczego ten Duch Święty jest tak bardzo potrzebny w naszym życiu. I chciałbym go teraz tutaj przeczytać. Posileni świętym darem, dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, trwała w nas i przemieniała nasze życie przez Chrystusa, Pana naszego. Taka jest modlitwa, którą wypowiada kapłan. I za chwilę wytłumaczę, co jest w niej takiego wyjątkowego. Ale jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć, bo patrzmy, Bóg widzi, jak nam nieraz jest trudno w naszym życiu, że sobie po prostu nie radzimy. Ja mówiłem o tym, co jest trudne na przykład w małżeństwach w czasie dzisiejszego kazania, że to nie jest też takie proste, wytrwać wierności i tak dalej. My też jako kapłani mamy swoje trudności. I ktoś nieraz mówi i mówi na przykład do nas, do kapłanów, szczególnie w sakramencie pokuty, proszę księdza, to jest za trudne, to jest za ciężkie. Ja bym chciał żyć po Bożemu, ale ja nie wiem, co ja mam konkretnie robić, czego Bóg ode mnie chce, kiedy znajduję się w jakiejś bardzo trudnej sytuacji. Ale jaki to byłby Bóg, gdyby zostawił nas samych bez swojej pomocy? Bóg daje nam tę pomoc i ona jest bardzo konkretna. I to jest pomoc Ducha Świętego. Tylko nasz błąd to jest właśnie taki, że my zapominamy o tę pomoc prosić. Że to jest tylko jakiś punkt wiary, którą wyznajemy, ale niekoniecznie on znajduje jakieś swoje bardzo konkretne odzwierciedlenie w naszym życiu chrześcijańskim. I tutaj popełniamy taki błąd, że otrzymujemy możliwość natychmiastowej pomocy, pomocy z nieba, pomocy oczywiście pod pewnymi warunkami, ale my po prostu z tego nie korzystamy. I tutaj właśnie w tej modlitwie, którą przed chwilą przeczytałem, odnajdujemy bardzo konkretną wskazówkę, że w czasie Eucharystii otrzymujemy moc Ducha Świętego. W czasie Eucharystii, to znaczy w czasie liturgii, kiedy przychodzimy, kiedy się modlimy, kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, otrzymujemy moc, moc Ducha Świętego. Tak dosłownie brzmią słowa tej modlitwy. Czyli moc samego Boga. Jakaż to jest dla nas wspaniała wiadomość. Popatrzmy, nie jesteśmy sami. Mieć Bożą moc w sobie. My to otrzymujemy w czasie każdej mszy świętej. I
To nie jest taka modlitwa, ta, którą przed chwilą przeczytam, jaką może znamy z różnego rodzaju spotkań ewangelizacyjnych, spotkań odnowy w Duchu Świętym, czy jakichkolwiek innych, kiedy to modlimy się spontanicznie, swoimi słowami. Popatrzmy, to jest modlitwa Kościoła, którą zatwierdził Kościół. To jest pewna prawda, która jest zawarta w tych słowach. Musimy się nią przejąć. To nie jest jakaś nasza intuicja, to jest fakt, że ilekroć jesteś na mszy świętej, otrzymujesz wszystko, żeby sobie poradzić z nawet największymi trudnościami, jakie pojawiają się w twoim życiu. I co ciekawe, czytamy tutaj, otrzymujemy moc Ducha Świętego, aby ta moc trwała w nas i przemieniała nasze życie. Wszystko dosłownie to, co nam jest potrzebne, żeby to życie podobało się Panu Bogu. Dwie ważne sprawy w tym momencie chciałbym podkreślić. Pierwsza, gdy lekceważymy mszę świętą. Znam takie osoby, które w mojej opinii są niesamowicie obdarzone łaskami Ducha Świętego, darami Ducha Świętego. I to są osoby, które codziennie są na mszy świętej. Codziennie. Nie ma takiej opcji, żeby nie być na mszy. Nawet wtedy, kiedy zabraniano, kiedy mówiono nie wolno, kiedy mówiono 5 osób, one stawały na głowie i były na mszy świętej. Nawet kiedy najbliżsi się na nich obrazili, gdzie ty idziesz do kościoła, tylko tam choroby, zarazki i tak dalej, one do kościoła przychodziły. I jak mówię, to są osoby, w mojej opinii, najbardziej obdarzone darami Ducha Świętego spośród tych, które znam. Taki jest owoc Ducha Świętego w ich życiu. Tak bardzo Duch Święty je przemienia, daje im niesamowite łaski, mądrość. Są wspaniałe w wypełnianiu swojego codziennego powołania. Ale też niestety znam takie osoby, które są w różnego rodzaju wspólnotach, nawet takich, które odwołują się do Ducha Świętego, ale na mszę świętą to im niespieszno. Czasami bywa nawet, że potrafią zrezygnować z niedzielnej mszy świętej. Ja pamiętam kilka takich trudnych rozmów, jakie odbywałem z takimi osobami, że pod jakimiś tam pretekstami nie byli na przykład w niedzielę na mszy świętej i nie widzieli w tym problemu. Mówili, ale proszę księdza, wystarczyło, że ja się pomodliłem w duchu, nawet gdzieś tam przez internet czy przez radio, i że ten duch na mnie zstąpił. Ja mówię, człowieku, jest Boże przykazanie. Tu już nawet nie chodzi o to, czy ty chcesz coś więcej, właśnie tak jak ci, co codziennie chodzą na mszy świętą. Tu chodzi o to, że to Bóg chce, żebyś ty przynajmniej w tą niedzielę był na mszy świętej, żebyś w ten sposób uczcił. A on mi tłumaczy, że ja się mylę, że to niekoniecznie o to chodzi. Jeżeli ktoś tak myśli, to rzeczywiście to pokazuje, że gdzieś jest jakiś błąd w naszym myśleniu. Jeśli my nie potrafimy rozpoznać, że to właśnie w czasie Eucharystii otrzymamy pełnię Ducha Świętego, pełnię tych darów, które możemy otrzymać jako chrześcijanie. To jest nasza największa modlitwa o wylanie Ducha Świętego, jaka jest możliwa w Kościele katolickim. W czasie Eucharystii, oczywiście w czasie, której przyjmiemy Komunię Świętą i którą przeżywamy z wiarą. Ja to zawsze podkreślam, jak mnie ktoś prosi na jakieś rekolekcje i tak dalej, szczególnie gdzie jest ten aspekt Ducha Świętego. Musicie być wtedy na mszy świętej i musi być msza święta. Nie może być tak, że właśnie no, msza święta gdzieś tam z boku, a tu tam gdzieś obok dzieje się coś innego. Nie. Jest msza święta i to jest ta pełnia. To jest ta pełnia, w czasie której Duch Święty chce do was przyjść. A więc na to trzeba dzisiaj bardzo mocno zwracać uwagę. Dlaczego? Bo chyba jednym z najczęściej dzisiaj powtarzających się grzechów w konfesjonale to jest właśnie to, opuszczałem niedzielną mszę świętą. To jak ty, człowieku, chcesz żyć Duchem Świętym, darami Ducha Świętego? Jak chcesz, żeby ci się udało twoje powołanie, twoje małżeństwo? Jak sobie ty chcesz radzić bez pomocy Bożego Ducha? I tutaj też oczywiście nie chodzi o to, że jesteś na tej mszy, ale w niej uczestniczysz, że wiesz, co się tutaj dzieje, przyjmujesz Komunię Świętą. To jest ta istota. I tak jak dalej czytaliśmy w tej modlitwie, i to jest ta druga rzecz, ta ważna, o której chciałbym w tym momencie wspomnieć, to jest to zdanie, aby trwała w nas ta moc i przemieniała nasze życie. Jest to dar i zadanie, bo z jednej strony otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, a zadaniem jest to, że my tego Ducha Świętego musimy w sobie utrzymać i żyć nim bardzo świadomie. Czerpać, korzystać z Jego darów, aby zmieniało się nasze życie. To jest to zadanie. To nie jest takie proste. Sami doskonale o tym wiemy. Przychodzimy na mszę świętą i jakże szybko tu zadzwoni telefon, tu sprawdzam od razu jakiegoś SMS-a, maila, tu ktoś ma jakiś interes, biznes. Jak trudno jest nieraz utrzymać tego Bożego Ducha w sobie. Jak łatwo o tym zapomnieć, że przecież przyjąłem Trójcę Świętą, Boga samego, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego.
Jeżeli ja tego nie utrzymam, nie będę do tego wracał w swoich myślach, w słowach, pragnieniach, to to bardzo szybko się rozpłynie. Ale jeżeli będę o tym pamiętał, to bardzo szybko przekonam się, jak Duch Święty przemienia nasze życie, jak zmienia jakość naszego chrześcijaństwa, że wspiera nas w naszych życiowych powołaniach, w tych zadaniach, które otrzymujemy tu i teraz od Pana Boga. A więc pierwsza odpowiedź na pytanie, jak działa Duch Święty? Bardzo zwyczajnie. I działa tymi środkami, które daje Kościół. To nie jest tak, jak ktoś mówi, musisz należeć od razu właśnie do takiej wspólnoty jak od nowa. Owszem, dobrze, że w niej jesteś, bo te wspólnoty mają też swój cel w Kościele. Ale wystarczy, że w ten zwyczajny sposób, który daje Kościół, przyjmujesz, wchodzisz w to, wchodzisz tego Bożego Ducha i to już wystarczy, żeby otrzymać pełnię tych darów, które tobie przeznacza Pan Bóg i które są potrzebne tobie, żebyś mógł normalnie funkcjonować. I tak mówiłem dzisiaj w kazaniu, jak bardzo potrzebna jest ta mądrość małżonkom w tych różnych życiowych sytuacjach. Mądrość, która ma być bazą dla naszej roztropności, podejmowania właściwych wyborów. I to są konkretne dary Ducha Świętego. Trudno, żeby coś nam podpowiadało, co jest właściwe. Mówię to coś tak przez duże C, czyli ktoś, Bóg. Trudno, żeby Bóg mógł nam mówić w sumieniu, w sercu, jeśli nie stwarzamy Mu przestrzeni. Przestrzeni ciszy, przestrzeni modlitwy, przestrzeni, którą daje nam Kościół i liturgia. Jeśli w tej liturgii szukamy najpierw samych siebie, a nie samego Boga. Bóg, Duch Święty działa w sposób zwyczajny, prosty, przez środki dawane przez Kościół, ale my musimy zadbać o te właściwe warunki. Wtedy to wszystko będzie przynosiło dobre owoce. I kiedy przychodzą do mnie małżonkowie i mówią na przykład, że mają jakieś problemy małżeńskie, że się pojawiają jakieś kryzysy, to są często bardzo młode małżeństwa. To zawsze z reguły pytam ich o jakość ich modlitwy, jakość ich spotkania z Bogiem i przede wszystkim, czy modlą się o dary Ducha Świętego, czy pamiętają, co przyjęli na bierzmowaniu. Jeśli o tym zapominają, no to co się dziwić, że to się później wszystko sypie. Zły Duch natychmiast wyszuka te wszystkie nasze słabe punkty właśnie po to, żeby potem nam odebrać to, co jest dla nas ważne. A więc o tym wszystkim musimy pamiętać. Dalej, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, oczywiście przyjmujemy ciało i krew Jezusa Chrystusa, wierzymy w to jako chrześcijanie. A kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, przyjmujemy Jego Ducha, Ducha miłości. Chrystus rozpala w nas ogień swojej miłości. I wtedy nasze serce płonie. Kiedy to pojmiemy, to wtedy nie będzie pytań rodzaju nie potrafię rozeznać, czy Pan Jezus chce ode mnie, bym chodził codziennie na mszę świętą. Bo tak niektórzy mówią. Ostatnio taka jedna osoba pytała. Nie potrafię rozeznać, czy Bóg ode mnie chce, żebym był codziennie na mszy świętej. Ja odpowiadam, tak, chcę. Oczywiście pod warunkiem, że wypełniasz też dobrze swoje obowiązki. Że nie zaniedbasz tych obowiązków, które wynikają z twojego stanu, na przykład jak masz męża, żonę czy dzieci. Na pewno Bóg tego od ciebie chce. No ale też niektórzy mówią, że skoro tyle daje nam sama msza święta i tyle daje dla naszej relacji z Duchem Świętym, to że no, wystarczy chodzić tylko na mszę świętą, że to wszystko będzie się samo działo i że właściwie tu żadna dodatkowa relacja z Duchem Świętym jest niepotrzebna. Bo ktoś może to tak trochę na odwrót zrozumieć to, co ja przed chwilą mówiłem, że Duch Święty działa w sposób bardzo zwyczajny i prosty. No niekoniecznie, ja nie twierdzę, że niepotrzebne są jakieś nasze dodatkowe starania o relacje z Duchem Świętym. One są potrzebne, one są ważne, ale trzeba wiedzieć, co jest tą bazą. Ale to nie znaczy, że ty nie możesz i nie powinieneś się modlić więcej o Ducha Świętego. I to jest właśnie ta przestrzeń, którą stwarza wam choćby wspólnota odnowy w Duchu Świętym, czy jakakolwiek inna. Pamiętajmy, że przecież to sam święty Jan Paweł II przypominał, że on jeszcze jako dziecko został przez swojego ojca nauczony takiej zwykłej, prostej modlitwy o dar Ducha Świętego. Modlitwy, którą otrzymał na kartce od ojca na obrazku i której był wierny aż do swojej śmierci. Bo wiedział, że bez pomocy Ducha Świętego pewnie bardzo szybko by pobłądził, jak błądzi wielu młodych ludzi. A więc i my nie poprzestawajmy tylko na tym. Jestem na mszy, staram się uczestniczyć i już zapominam o tym, żeby wzywać Ducha Świętego o pomoc w tych różnych momentach życia. Nie, do Niego możemy mówić często, bardzo często. Ja się o tym przekonuję jako kapłan, że wiem, jak idzie mi posługa, która jest omodlona
jak idzie mi rozmowa z kimkolwiek, jeśli się tam w myśli pomodlę do Ducha Świętego, a wiem, jak mi to idzie, kiedy o tym po prostu zapomnę, kiedy to jest po prostu z biegu. To jest pomoc natychmiastowa, na tu i teraz. Bo Bóg powołał mnie do bycia kapłanem i On chce się mną posłużyć, ale ja też muszę wezwać Boga na pomoc. Tak to działa. Tak samo u was w małżeństwie. Różne sytuacje. Im trudniejsza, natychmiast w myślach, w sercu, Duchu Święty, pomóż, daj mi mądrość, łaskę, cierpliwość, cokolwiek i zobaczycie, jak inaczej mogą wyglądać wasze, na przykład rozmowy, czy cokolwiek może być dla was trudnością w małżeństwie. Więc otrzymujemy, owszem, Ducha Świętego przez sakramenty, przez Eucharystię, przez czytanie Słowa Bożego, ale też mamy codziennie modlić, prosić Boga, żeby nas napełniał Duchem Świętym. I to, co tutaj jest bardzo ważne, każdy chrześcijanin powinien to robić. To jest nasz obowiązek. Dlaczego? Bo jesteśmy chrześcijanami, bo mamy naśladować Jezusa Chrystusa. Mamy prosić Ducha Świętego, by napełniał nas Bożym ogniem i miłością. Dlaczego Chrystus całe noce spędzał na modlitwie? Dlaczego tak często szedł na osobności, żeby na pustkowia, na pustynię? No właśnie robił to po to, żeby właśnie wtedy trwać w dialogu z Bogiem Ojcem, żeby jednoczyć się z Nim w miłości. To jest zadanie każdego z nas, abyśmy potrafili naśladować w tym Chrystusa. Wciąż stwarzać w swoim życiu przestrzenie modlitwy, ciszy, aby móc prosić Ducha Świętego na pomoc, żebyśmy byli napełnieni Jego miłością i ogniem. I to jest wspaniała szansa dla was, zaangażowanych szczególnie w różnego rodzaju wspólnoty, takie jak Odnowa w Duchu Świętym. Musicie przekonywać innych, ale możecie to robić nie tylko w kościele czy w czasie rekolekcji, ale nawet tam, gdzie jesteście, gdzie żyjecie. Przekonywać ich, żebyśmy modlili się więcej o Ducha Świętego, o Jego pomoc. Skorzysta na tym każdy, kto z wiarą otworzy się na wasze słowo. Skorzysta na tym cały Kościół, bo wystarczy jedna osoba, która żyje Duchem Świętym i zmienia się całkowicie jego życie. Taka osoba ma szansę stać się świętym, tak jak świętym stał się Jan Paweł II, bo otwierał się codziennie na Ducha Świętego. Korzysta na tym cały Kościół, więc mówcie o tym, jak bardzo pomaga wam modlitwa do Ducha Świętego. Miejcie przy sobie takie obrazeczki z jakąkolwiek modlitwą do Ducha Świętego i rozdawajcie je ludziom, ale nie tak pochopnie, byle jak na ulicy, chociaż czemu nie, można i też tak. Ale jak to się mówi, czasami trzeba uważać, żeby nie rzucać pereł przed wieprz. Więc najlepiej w tych sytuacjach, kiedy się z kimś spotykacie, kto przeżywa jakąś sytuację, trudną troskę, dramat, cokolwiek, dawajcie do ręki tę modlitwę. Mów, proszę Ciebie, jeżeli chcesz sobie poradzić w tej problemie, zacznij od tego. Zacznij od tej modlitwy. Zobaczysz, może to coś Tobie pomoże. Jeżeli ktoś z tego skorzysta, wierzę, że może wydarzyć się dużo. To jest taka misja, którą możecie wypełniać. Gdziekolwiek jesteście, w jakiejkolwiek wspólnocie, a już na pewno ci, którzy w sposób szczególny czują taki charyzmat modlitwy do Ducha Świętego. A więc w jaki sposób Duch Święty działa? Także przez was. Także przez was. Chcę się wami posługiwać w takim apostolstwie. Kolejna bardzo ważna sprawa. Ktoś może na przykład powiedzieć, że owszem, modli się o wypełnienie Ducha Świętego i Jego dary, ale nie widzi Jego działania. Duch Święty działa w sposób niezauważalny. Albo nie wierzy, że cokolwiek może zmienić się w jego życiu. Czyli mówi, Duch Święty nie działa w moim życiu. Zepsuj się. Słowo Boże mówi na to bardzo prosto. Według wiary waszej będzie wam dane. Co wierzysz, to się stanie. A więc jeżeli wierzysz w to, że Duch Święty ma moc i będzie działał w twoim życiu, może zmieniać twoje życie, to będzie tak się działo. A jeżeli w to nie wierzysz, to nic się nie wydarzy. Są też tacy, którzy mówią, ja nie czuję się godny, żeby Duch Święty z tych wysokości nieba stąpił na mnie i chciał się mną posługiwać. Ja jestem na przykład zbyt grzeszny, zbyt marny. To może być albo fałszywa pokora, albo jakieś poranienia, które się wloką za nami, które odbierają nam poczucie naszej wartości. Szatan jest tym pierwszym, który będzie nam wmawiał, ty już nie jesteś Bożym dzieckiem, ty już jesteś niegodny, żeby Bóg się mógł tobą posługiwać. To dotyczy szczególnie tych osób, które wyszły z jakichś wielkich grzechów, upadków, tych tak zwanych nawróconych. Ale przecież dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nasza mowa, nasza mała wiara nigdy nie będą ograniczeniem dla Pana Boga. Nie wolno nam twierdzić, że jakaś rzecz jest niemożliwa dla Boga.
Na kartach Ewangelii Pan Jezus wielokrotnie udowadniał, że On może wszystko, że On może nawet wskrzesić umarłego. Więc tak samo może też wskrzesić Ciebie, Twoje serce, Twoją duszę, może się Tobą posługiwać i przede wszystkim bardzo Ciebie kocha i chce Tobie dawać swojego ducha, ducha miłości. To jest moc Jego miłości. Jedyne, o co Jezus prosi nas, Ty nie musisz w to wierzyć, wiedzieć, w jaki sposób Bóg zadziała w Twoim życiu, w jaki sposób ten Duch się objawi. Kolejna odpowiedź na pytanie, jak działa Duch Święty. W taki sposób, który Ty się tego nie spodziewasz. Na miliony sposobów, których nie jesteś w stanie nawet sobie wyobrazić. Jedyne, o co Bóg prosi, módl się i wierz tylko. Módl się o tego Ducha i wierz tylko. Bóg sam we właściwym momencie pokaże, jak wiele od Niego możesz otrzymać i co możesz przez Niego i Jego mocą uczynić. Co jest też ważne, jeżeli modlimy się o Ducha Świętego? Bardzo ważna jest nasza postawa, postawa szczególnie postawa adoracji Boga, miłości Boga. To nie może być wymuszanie na Bogu różnych darów, jak to czasami niektórzy mówili, też z takich spotkań świeckich, na przykład ewangelizatorów i tak dalej. Ja chciałem wymusić coś na Bogu, Boże daj mi! I on twierdzi, i ja dostałem. Ja nie wiem, czy on dostał. Ja mam wątpliwości, czy dostał jeden, drugi, czy trzeci. Na Bogu nic nie można wymusić, już na pewno nie z pozycji pychy. Bóg nam daje właśnie wtedy, kiedy po prostu stajemy przed Nim i mówimy, daj to, co uważasz, tak jak chcesz, kiedy chcesz. Twoja wola niech się stanie. A nie krzyczy, daj mi to, bo ja chcę uzdrawiać wszystkich, czy nie wiadomo co, czy wskrzeszać. Może coś się pojawić, ale to nie będzie pochodziło od Bożego Ducha. Może właśnie od złego ducha, ducha zwodziciela. Takie działanie z pewnością. Bardzo ważna jest w tej modlitwie postawa adoracji. Adoracji Boga, miłości. Najpiękniejsza modlitwa o Ducha Świętego, Jego wylanie i w ogóle otwarcia nas na Boga, to jest właśnie taka modlitwa, kiedy my adorujemy Pana Boga, kiedy powtarzamy Bogu, że On jest naszym mistrzem, że On jest naszym Panem, że my Go kochamy. Pięknie, że właśnie tutaj się spotkaliśmy tuż przed adoracją, choć tak krótką, ale jednak bardzo ważną dla nas, bo była to okazja, by powiedzieć Panu Jezusowi, Panie Jezu, my Ciebie bardzo kochamy. Panie Jezu, Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym Bogiem. I moglibyśmy to Bogu mówić w nieskończoność i nigdy nie byłoby za dużo. A więc Duch Święty działa w naszym życiu, kiedy jesteśmy bardzo pokorni, kiedy szczerze kochamy Pana Boga, kiedy Jego adorujemy, a nie adorujemy samych siebie. Kiedy jesteśmy skoncentrowani na swoich własnych zranieniach, kiedy wciąż wywlekamy przed Bogiem nasze nieszczęścia. Prawdziwa adoracja Boga to jest zapomnienie o sobie samym. I tylko i wyłącznie prawdziwie oddawanie Bogu chwały. W tym winniśmy naśladować aniołów, wspaniałe, piękne, niesamowicie potężne istoty, które nieustannie adorują Pana Boga. Można prosić swojego anioła, anioła stróża, aby nas uczył tej adoracji Boga. Powtarzajmy wtedy Bogu, Boże, jestem jak puste naczynie, które Ty możesz napełnić. Jestem jak narzędzie, może liche, może tępe, ale wiem, że Ty możesz się mną posługiwać. To jest właśnie ta podstawa do działania Ducha Świętego w naszym życiu. I dalej, jeżeli zaczniemy adorować Pana Boga, szczególnie Boga, który jest miłością, to wtedy ta miłość stanie się częścią naszego serca, naszej duszy. My zostaniemy napełnieni miłością i to jest bardzo ważne. Bo każda posługa w Kościele wynika z miłości i musi wynikać z miłości. Jak Duch Święty działa w naszym życiu? No działa właśnie w ten sposób, że działa jako miłość i przez miłość. I wtedy, kiedy my jesteśmy otwarci na tę miłość i kiedy chcemy działać z miłości. Nie dla zysków, nie z biznesu, nie dla popularności, nie po to, żeby mnie podziwiali i tak dalej. Nie dla władzy, pokazania, jakie to ja mam możliwości. Ale z prawdziwej miłości. I będzie wtedy skuteczna, jeżeli będzie wynikała z miłości, będzie zgodna z wolą Bożą i wtedy wielkie rzeczy będą działy się i we wspólnotach, i w parafiach, i w kościele. Ale to jest warunek. Jest to warunek, bo Bóg jest miłością i chce się posługiwać nami, ale my sami musimy się nauczyć kochać tak jak On. Kochać Kościół, kochać pasterzy, kochać innych ludzi. O ludzkich siłach sprawa niemożliwa,
ale z Bożą pomocą jak najbardziej jest to możliwe. A więc prośmy Boga, aby nas napełnił Bożą miłością i to pomoże nam otworzyć się na dary Ducha Świętego. Kto prosi o Ducha Świętego i Jego dary, ale nie prosi o miłość, to niestety może się okazać, że no, po prostu nic nie działa, jakby tego Ducha nie było. Bo co to za modlitwy o dary Ducha Świętego, kiedy ty potem potrafisz wrócić do domu, wyzywać swoich bliskich albo we wspólnocie pokłócić się między sobą, z pasterzem, z kapłanem, obojętnie. Ileż takich przypadków. Tutaj wspólnota odnowa, wojownicy, czciciele, nie wiadomo co, kółka różańcowe, a potem siadasz przed komputerem Facebooka i zaczynasz wylewać swoje żółci na polityków, na papieża, na biskupów. Gdzie ta miłość, ja pytam, gdzie ta miłość? Tak dzisiaj funkcjonuje wielu ludzi w Kościele. I gdzie ten Duch Święty? Antyświadectwo, absolutne antyświadectwo. Kiedy prosimy Boga ten dar miłości, to nas to uzdalnia, żeby przyjąć później Ducha Świętego, ale to też pomaga nam uporać się z naszymi własnymi zranieniami, nieprzebaczeniem. Pomoże nam to funkcjonować między ludźmi, czyli też zrozumieć ich, że nie każdy jest taki jak ja, że wobec każdego człowieka Bóg ma inny plan, że my jesteśmy w tym nieidealnym świecie, ale jako narzędzia Chrystusa, tak jak kiedyś był Chrystus. Ja już kiedyś polecam na pewnych rekolekcjach, żeby sobie przeczytać taką książkę Oczami Jezusa, Alana Amesa, którego już cytowałem dzisiaj na kazaniu. Bo ona pomaga nam zrozumieć, jak funkcjonował Chrystus między ludźmi, którzy byli dokładnie tacy sami jak dzisiaj, ze wszystkimi wadami. Jak On reagował na ludzi. A więc uczmy się tego od Pana Jezusa. Naśladujmy Go. I ten Boży Duch, Boża miłość pomoże nam odnaleźć odpowiedzi na pytanie, co ja mam zrobić z tym drugim, trudnym człowiekiem, kiedy ja w kościele fruwam 5 metrów nad ziemią, ale w domu zderzam się z twardą rzeczywistością mojego trudnego małżeństwa, nieposłusznych dzieci czy czegoś innego. Prosić o miłość to nie jest prosić o to, żeby serce biło mi na widok każdego człowieka, bo to jest niemożliwe. I mnie jako kapłana są ludzie, którzy bardzo wzruszają pozytywnie, ale są też tacy, którzy podnoszą mi notorycznie ciśnienie i wystarczy, że ich tylko zobaczę. A więc to nie o to chodzi, żeby zawsze to serce mocno biło. Chodzi to tylko o to, żeby umieć kochać każdego człowieka w ten sam sposób, kochać jednakową miłością, a nie tylko tych, którzy są dla mnie mili, którzy pokazują mi, że na przykład okazują mi sympatię i że ja im też tę sympatię potrafię okazać, jak oni tego oczekują. Kochać wszystkich jednakowo. Umieć dostrzec, że Bóg mieszka w każdym człowieku. Że każdy człowiek pochodzi od Pana Boga. To jest taka miłość, poprzez którą uczymy się dostrzegać Jezusa w każdym człowieku. To jest właśnie ta istota. To nie chodzi o jakieś wzruszenia, ale o pewien stan. Pewien stan, stan wiary w to, że Bóg jest w drugim człowieku. I ja to widzę, i ja to dostrzegam. I ze względu na tego Boga potrafię zmienić swoje zachowanie, być milszy, bardziej łagodny, wyrozumiały i tak dalej. Dalej, jak działa Duch Święty? Jak już wspomniałem, Duch Święty działa przez miłość i właśnie jeżeli my nie zostaniemy uleczeni z tych naszych zranień, szczególnie z tej trudności związanej, czy z dysfunkcji związanej z miłością, to tej miłości nie będzie. Jest takie porównanie, ja je bardzo lubię, że żebyśmy się tu nawzajem słyszeli, co jest tu potrzebne, jak myślicie? Jedno, coś ważnego. Fizyka, akustyka się kłania. No, nie słyszę. Cisza, no coś innego. Fale dźwiękowe to jest dźwięk właśnie. I żeby one dochodziły do nas, to co jest potrzebne? Powietrze właśnie, że to jest potrzebne powietrze. Że w próżni dźwięk się nie rozchodzi, bo nie ma jak, bo nie ma powietrza. Więc powietrze, dźwięk niesie się przez powietrze. Nie widać tego powietrza, ale ono jest i wiele mu zawdzięczamy. Między innymi to, że my się tutaj słyszymy. I takim powietrzem, który transportuje to, co jest istotne w takim wymiarze duchowym, jest miłość. I Ducha Bożego możemy zanieść innym ludziom właśnie wtedy, kiedy będzie w nas miłość. Ona będzie w nas emanowała jak to powietrze.
Jeżeli to zrozumiemy, to wtedy też pojmiemy, dlaczego ta modlitwa o miłość jest tak bardzo ważna. W próżni nic nie słychać. Żeby inni usłyszeli, kiedy my mówimy o Bogu, musimy zadbać, żeby było między nami powietrze, czyli właśnie miłość, przez miłość. Kiedy okazujesz innym miłość, to wtedy niejako mówisz im, że Bóg ich kocha i że ty kochasz Boga. Tu nie chodzi o jakieś proste emocje. Przytulanki to takie akcje teraz są bardzo modne. Kto chce się przytulić, niech do mnie podejdzie, prawda? Już ileś razy spotkałem w takich różnych inicjatywach kościelnych, że przytul się do mnie, że są takie właśnie, się przytulają. Może ktoś tego potrzebuje, może to jest ważne, no nie wiem. No na pewno w małżeństwie to jest ważne, te gesty i tak dalej. Ja nie zaprzeczam, ale tu nie chodzi tylko o te proste emocje, uśmiechy czy przytulanki. Ale prawdziwa miłość to jest właśnie taka miłość, kiedy ty potrafisz pokazać bliźniemu, że prawdziwe szczęście, wieczne szczęście jest w Bogu. To jest właśnie ta chyba, myślę, najważniejsza dzisiaj miłość, kiedy ty potrafisz powiedzieć o tym bliźniemu z prawdziwą troską, właśnie z miłością, że słuchaj, prawdziwe szczęście twoje jest w Bogu. To jest jedna rzecz, że my mówimy o Bogu i o tym, co jest najważniejsze, ale też pokazać swoim życiem, że kochasz Pana Boga, czyli przez życie zgodne z Jego przykazaniami. To też popatrzmy, jest ten konkret, to nie jest emocja i uśmiech, ale pokazanie innym, że na przykład kochasz trudnego męża, kochasz trudną żonę, jesteś z nią, nie zostawiasz jej, nie podpisujesz rozwodu, jesteś wierny. Kiedy zachowujesz Boże przykazania, kiedy inni żyją w grzechu i mówią, jak ty tak możesz żyć na przykład, że pościsz w te piątki, że jesteś ciągle z tą samą żoną czy mężem pierwszym sakramentalnym. No, to jest konkretny znak, że ty kochasz Boga i kochasz innych ludzi. Nie zostawię go z miłości do męża, z miłości do żony, do moich dzieci i tak dalej. Nie zostawię mojego kapłaństwa z miłości do tych, wśród których pracuję i z miłości do Boga. To jest ten konkret, bardzo wymowny, bardzo potrzebny. Iluż to takich spotkałem, młodych ludzi, którzy mówili, że nieraz jest mi trudno w tym moim małżeństwie, które dopiero się zaczęło, ale kiedy ja to rozmyślam nad tym, to myślę sobie o swoich rodzicach, którzy są sobie wierni, którzy są dla nas pewnym znakiem, jak sobie radzić w tych trudnościach. I wiemy, że tak trzeba jak oni. Swoim życiem wtedy mówimy, żyję tak, bo kocham Boga, bo gdybym złamał Boże przykazania, to poraniłbym drugiego człowieka, poraniłbym samego Boga. Nie byłoby we mnie prawdziwej miłości Boga. To też jest pewien konkret. A więc miłość do Boga i ludzi to nie emocjonalność, ale konkret. To najbardziej skuteczne świadectwo zdolne przemieniać ludzi, dotykać ich serc. I w ten sposób Duch Święty będzie działał. Przez nasze własne świadectwo, świadectwo miłości, objawiającej się wierności Bożym przykazaniom. I znowu odwołuję się do przykładu z dzisiejszego kazania, kiedy ktoś, będąc w jakiejś wspólnocie, zostawia swoją żonę, choć nosi różaniec na swojej piersi i idzie sobie z jakąś 20 lat młodszą koleżanką z pracy. Kiedy kobieta notorycznie zdradza swojego męża i wraca do domu i udaje, że wszystko jest w porządku. Bo to też jest drugi przykład, który też znam. I ktoś twierdzi, że tak można funkcjonować. W tym nie ma ani miłości, ani Bożego Ducha. Jest inny duch, zły duch. Jest szatan. To jest jakieś oszustwo. Duch Święty działa tak, że my żyjemy w zgodzie z Bożymi przykazaniami i to jest znak, że działa w nas Boży Duch. Nie można mówić, Boże, kocham Ciebie, jestem napełniony Duchem Świętym i równocześnie grzeszyć, tkwić w tych grzechach ciężkich. Nie wolno, to się po prostu nie zgadza. Kościół nigdy tej nauki zmienić nie może, choćby ludzie mówili coś innego. Trzeba prosić nas też, żeby Bóg nas napełniał Bożym światem. To jest kolejny ważny warunek, żeby mógł w nas działać Duch Święty. Co to znaczy, że ma nas napełniać Bożym światem? Żeby po prostu widzieć swoje życie, swoją duszę, grzeszność w prawdzie. Jakże często my, kapłani, spotykamy się z takimi sytuacjami, kiedy ktoś przychodzi do nas po latach bez konfesjonału, bez spowiedzi i mówi, ja nie mam grzechów, nie mam się z czego spowiadać, ja nie widzę grzechów w swoim życiu. No to zapal to światło, to zobaczysz, to Boże światło.
Poproś Boga, Ducha Świętego, żeby ci tam poświecił dobrze w tym twoim życiu, w twojej duszy i zobaczysz zgniliznę, trupa, kość, wszystko, ten grób. Ale tu trzeba światła, Bożego światła i wciąż o to musimy codziennie się modlić. Bez Bożej łaski, no nie sposób zobaczyć nawet tego grzechu w swoim życiu. No bez Bożej łaski, bo jej się świadomie pozbawiliśmy, bo ją nie prosimy. Ktoś może twierdzić, że modli się o Ducha Świętego, ale jeżeli modli się o Ducha Świętego, a nie czuje potrzeby na przykład regularnej, częstej spowiedzi świętej, potrzeby kierownictwa duchowego, potrzeby rekolekcji, potrzeby nawracania się, no to pytanie, jaka jest ta jego modlitwa od Ducha Świętego? Że Duch Święty tak działa bardzo nie w swój sposób, bo Duch Święty właśnie działa zawsze tak, że nas prowadzi do nawrócenia, do dostrzeżenia naszej grzeszności. Działa w ten sposób, że nas prowadzi właśnie do tego przebaczenia, do miłości Jezusa Chrystusa. Regularna spowiedź, jeżeli ktoś chce naprawdę działać w mocy Ducha Świętego, to jest podstawa, warunek. To minimum teraz na miesiąc. Zdecydowanie lepiej częściej, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli kapłan temu pobłogosławi. Jak najbardziej. To będzie znak, że modlę się o Ducha Świętego i On prawdziwie działa w moim życiu. Ale jeżeli modlisz się i nie ma tego nawrócenia, nie widzisz potrzeby częstej spowiedzi, była kiedyś wspólnota, jakiś tam lider, też chyba od nowej i tam się okazuje tam kilka miesięcy bez spowiedzi, bo się nie składało, bo tu posługa, bo tam trzeba było wyjechać, bo tam trzeba było uzdrawiać, a tam trzeba było się wstawienić i się nie składało, żeby przyjść do spowiedzi przez kilka miesięcy. Ja mówię, chłopie, ty nie zbliżaj się do nikogo z żadną posługą, jak ty się nie spowiadasz regularnie. Bo ty tylko zaszkodzisz i nie wiadomo, jakiego ducha przekazujesz komuś innemu. Ty się najpierw nawróć i dopiero później idź tam, działaj między ludźmi. To jest właściwie ten Boży Duch. Boży Duch prowadzi nas do pokory, do tej prawdziwej wiedzy o sobie samym. Prowadzi nas do zrozumienia, że potrzebujemy prosić o pomoc Boga, ponieważ zdajemy sobie sprawę z naszej grzeszności, słabości. Chcemy Go prosić o Jego miłosierdzie, o przebaczenie własnych grzechów. Wspominałem dzisiaj o tych osobach, które uznaję za szczególnie obdarzone Duchem Świętym. Codzienna Eucharystia, ale też niesamowita trzeźwość spojrzenia na siebie w konfesjonale. To nie, że to ktoś się ładuje, ale jestem beznadziejny i tak dalej. Nie, tak stanięcie w prawdzie o sobie. A przede wszystkim, że bardzo potrzebuję Bożego przebaczenia, Bożej miłości. To jest właśnie ten fundament, że właśnie widzę siebie w prawdzie, a więc w pokorze, a nie pycha, fałszywy obraz samego siebie. Wtedy Duch Święty na pewno w nas nie działa i nie wydaje dobrych owoców. I to, co jest właśnie w tym najpiękniejsze, to to, że kiedy takie osoby przychodzą do spowiedzi, to widać, jak niesamowicie cieszą się z tego doświadczenia Bożej miłości, Bożego przebaczenia. Coś niesamowite. Wspaniałe, piękne. Tego trzeba pragnąć, o to trzeba się modlić. Co jeszcze tutaj warto dopowiedzieć? Mianowicie Duch Święty też nie działa samotnie. Duch Święty, pamiętaj, jest Trójca Święta. To jest pewien dogmat, o który się też trzeba, o zrozumienie tego dogmatu trzeba się modlić, chociaż i tak go do końca nie zrozumiemy, a my nie pojmiemy, bo to jest ponad naszą możliwością naszego zrozumienia. Ale nie rozdzielajmy Ducha Świętego od Trójcy Świętej. Duch Święty działa zawsze jako Trójca Święta. Zapamiętajmy o tym. Jest jeden Bóg w trzech osobach. Jest Ojciec Stworzyciel, jest Syn Miłości, jest Duch Ognia. Razem i oddzielnie są Bogiem, razem są Stworzycielem, razem są Miłością i razem są Ogniem. I umiejmy też dostrzec w modlitwie i w błaganiu tę prawdę. Nie zapominajmy o tej pomocy, którą możemy otrzymać od Jezusa, od Boga Ojca. Nie pomijajmy ich w naszych modlitwach. Oni też chcą w nas działać i chcą działać przez nasze modlitwy. I już tak na podsumowanie, gdybyśmy chcieli w jednym zdaniu streścić posługę człowieka, który chce służyć darami Ducha Świętego w Kościele, to to zdanie brzmiałoby: przypominaj swoim życiem i słowem, że Bóg jest, że istnieje i że kocha wszystkich ludzi. Takie by to było właśnie zdanie. Przypominaj swoim życiem i słowem, że Bóg jest, istnieje i że kocha wszystkich ludzi. To samo czynili ludzie napełnieni Duchem Świętym w stopniu 100%. To byli święci,
dokładnie, to byli święci. To byli także prorocy Starego Testamentu. Ale ponieważ to czynili, to wystarczyło, żeby byli prześladowani, by cierpieli, by zostali skazani na śmierć. A więc zobaczmy, że z tym też będą wiązały się pewne trudności, że to nie jest tylko taka droga, na której Bóg nam daje cukierki, ale też, że przyjdzie nam też doświadczyć, co to znaczy być znakiem Boga Jezusa Chrystusa na tym świecie. Że ludzie tego nie pojmują, że to odrzucają, że z tego powodu nas prześladują. I też znakiem działania Ducha Bożego w nas będzie zgoda na to. Zgoda na przyjęcie tego, że zostaniesz odrzucony, wyśmiany, oczerniony, podeptany. Że będą o tobie na główkach telewizji, mediów, gazet, portali pisali zmyślone, niestworzone rzeczy. Bo ty poszedłeś za Chrystusem, bo jesteś znakiem sprzeciwu dla tego świata. Ale ty powiesz, to nie problem. Robię swoje dalej. Robię swoje dalej. Chcę cierpieć dla Chrystusa, jeśli z tego wyniknie jakieś dobro. Ja chcę pełnić Jego wolę. Nie da się tylko i wyłącznie wybierać to, co mi pasuje, co mnie nie kosztuje, co nie wiąże się z cierpieniem. No, bo tak się po prostu nie da naśladować Chrystusa. Wiemy, jak Chrystus skończył. Skończył na krzyżu. Nie ma prawdziwego działania Ducha Bożego bez tego elementu świadectwa, który może nas kosztować. Ale też jeszcze raz powtarzam, znakiem, że Duch Święty jest w tobie i działa, jest to, że ty się na to zgodzisz, że to przyjmiesz i nie będzie to dla ciebie największą tragedią świata. Te pewne straty, które poniesiesz tutaj, bo ty zawsze będziesz miał w myśli, w sercu te zyski w niebie, tę nagrodę w niebie. To jest właśnie ten znak Bożego Ducha w nas. I na pewno też znakiem działania Ducha Świętego w nas jest to, że wiemy, że to jest wolą Bożą, że trzeba dziś przypominać ludziom, światu, najbliższym może, że istnieje osobowe zło, które nienawidzi ludzi, że chce ich wiecznego potępienia, nieszczęścia. Za to też dzisiaj można być skazanym na śmierć, na różne sposoby. Można tracić przyjaciół, znajomych i tak dalej. Ludzie dzisiaj nie chcą uznać tej prawdy. Chcą słyszeć o Bożej miłości, ale nie chcą słyszeć o istnieniu szatana, o jego działaniu w naszych sercach, w naszych duszach. Ale przecież my mamy robić to, co czynił Chrystus. Chrystus tego nie wykreślił ze swojej Ewangelii. I za to też był skazany na śmierć. Za to też cierpiał. A więc pomimo tego, że to jest trudna prawda, miej odwagę i o tym przypominać swoim bliskim. Choć trudno jest powiedzieć rodzicowi, swojemu dziecku, dziecko, nawróć się, bo skończysz w piekle. Trudno jest dziecku powiedzieć swojemu rodzicowi tę samą prawdę. Trudno jest księdzu mówić o tym swoim wiernym, a czasem może wiernym powiedzieć swojemu księdzu. Czasem mi też trzeba powiedzieć. Ale tak trzeba. To też jest znak działania Ducha Bożego. Duch Święty działa tak, że wysyła nas na te tak zwane mission impossible, te misje niewykonalne. Trzeba skoczyć z tej wieży jakiejś najwyższej świata na główkę, mówiąc potocznie. Misje samobójcze. Ale właśnie to dzisiaj trzeba. Właśnie w ten sposób Bóg chce działać w naszym życiu. Taką misją może być dla księdza pójście do szkoły, do trudnej młodzieży, może być dla was małżonków, pójście w różne przestrzenie, na przykład waszej pracy jako chrześcijanie, ludzie wierzący. Na różne sposoby Duch Święty może nas wysyłać na takie misje. Ale tego się też nie bójmy. Jeszcze raz, żebym nie stracił tego wątku. Przypominajcie światu i nie bójcie się tego, o tym, że to zło jest i cały czas nas chce odłączyć od tej Bożej miłości, że ono stoi na najpierwszej przeszkodzie, aby ludzie otwierali się na Ducha Bożego. I że my sprzeciwiamy się szatanowi przede wszystkim przez mądre wybory życiowe i tę mądrość opieramy na słowach Jezusa Chrystusa, na dekalogu, bez żadnych wyjątków, bez żadnych ludzkich tłumaczeń. Tę mądrość okazujemy, kiedy odrzucamy pokusy do grzechu, kiedy odrzucamy różne bożki, które sobie gdzieś tam tworzymy, potrafimy je rozpoznać. A przede wszystkim tą pokusę życia bez Pana Boga, tak jakby Bóg nie istniał. I także potrzeba modlić się o taką umiejętność odszukiwania ludzi, którzy żyją z dala od Pana Boga, których rozpoznamy po prostu po tym, że są smutni. Adam i Ewa jak zgrzeszyli, to byli smutni. Prosta sprawa. I to ma być właśnie to, co
przez co Bóg będzie nam pokazywał. Podejdź do Niego, powiedz Mu, zapytaj, dlaczego jesteś smutny? Co jest powodem Twojego smutku? Gdzie utraciłeś tę swoją radość, szczęście? Wskaż Mu drogę odzyskania tego szczęścia. W nawróceniu się, w pojednaniu z Bogiem. W tej modlitwie, którą możesz Mu zaproponować do Ducha Świętego. Znam takich ludzi, do których ktoś kiedyś tak podszedł i dzisiaj są zupełnie w innym punkcie. Zupełnie w innym punkcie swojego życia. Pogubionych ludzi trzeba traktować jak dzieci. Dzieci, które są poranione, pogubione, okaleczone, do których trzeba podejść, pochylić się nad nimi, a ich błędy skorygować z miłością i z życzliwością. I powiedzieć im, zostaw te zabawki, zostaw te zabawki. Prawdziwe Twoje szczęście jest jedynie w Bogu. Że to jest to, czego tak naprawdę w życiu szukamy i czego pragniemy. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. A teraz tak z serca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, wieki wieków. Amen. I na koniec pobłogosławimy szczególnie osobom, które są na rekolekcjach ewangelizacyjnych, osoby odnowy, ale także i wszystkim tutaj obecnym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo wam dziękuję za obecność, za słuchanie. Jestem pod ogromnym wrażeniem waszej tutaj frekwencji. To dla mnie niesamowicie ważne, że nie przyjechałem na darmo i też kapłanom za gościnę, życzliwość. Siostrze też, że cierpliwie tutaj z taką serdecznością przyjęła. Tak jakby jeszcze ktoś chciał po te książeczki, to z tyłu tam będzie możliwość sobie nabyć. Ja mogę jeszcze podpisać. Proszę, pomódlcie się też za mnie o szczęśliwy powrót do Poznania, bo jeszcze trochę tej drogi jest, a pogoda rzeczywiście kiepska. I taką prywatę, 1/10 za duszę mojego kuzyna, kapłana, niestety niedawno zmarł. Będzie pogrzeb w piątek. Też proszę, pomódlcie się za niego. Będę za to bardzo wdzięczny. Bóg zapłaci.